Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Na brzegu Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj moim gościem jest Mans Bro, znany również jako Brigupad. Hello, in my show. Hello, can you thank introduce yourself a little bit? Czy mógłbyś się przedstawić, kim jesteś? My name is Mans Bro. Nazywam się Mans Bro. I'm a professor at Åbo Academy University. Jestem profesorem na uniwersytecie. In Finland. W Finlandii. Teaching religious studies. Uczę religioznawstwa. And I'm also initiated member of the Gaudiya Vaishnava. I także jestem praktykującym, inicjowanym członkiem Sampradai Gaudiya Vishnuickiej. We are now at a retreat. Jesteśmy obecnie na retreacie, na odosobnieniu. With Swami Bhaktivedanta Tripurari. Ze Swami Bhaktivedantą Tripurarim. So I'm now in my Vaishnava. Dlatego jestem teraz ubrany w mój wisznicki strój. Okay, then we intend to discuss about rituals in Vedic Vedic tradition or different Vedic tradition, or maybe in specific in Vaishnava tradition. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o rytuałach i rytach w wedyjskiej, indyjskiej tradycji, czy może bardziej dokładnie w wisznickiej tradycji. Can you introduce something? What is the ritual? What is the meaning of rituals and how it is, why it is important and what is the meaning? Czy mógłbyś powiedzieć w takim razie, jakie jest znaczenie, ważność i użyteczność rytuałów w tradycji indyjskiej czy tradycji wisznickiej? Rituals is a way of demarcating behavior or showing that you're doing something special. Rytuał jest czymś, co oznacza, że robisz coś niezwykłego. And these kind of rituals, of course, are found in every religious tradition. Oczywiście tego typu rytuały znajdziemy w każdej tradycji religijnej czy mistycznej świata. Not even only in religions. Rituals are found not only in religion. Te rytuały znajdziemy również nie tylko w religiach. Many different kind of human behavior. Wiele ludzkich zachowań. You ritualize. Są zrytualizowane. To show that you're doing something special. One w ten sposób zaznaczamy to, że robimy coś niezwykłego, coś specjalnego. So for example, if you want to drink alcohol. Dla przykładu, jeśli chcesz spożywać alkohol. You could just drink it. Po prostu możesz go wypić prosto z butelki. Or then you can show that it's something special. Albo możesz uczynić z tego coś niezwykłego. So then you might do a cheers or skull. Że możesz wtedy na przykład uczynić toast. So similarly in religions, when we want to show that we're doing something special, we're getting close to the divine. Tak samo w religiach, jeżeli chcemy zrobić coś niezwykłego, coś co przybliża nas do boskiego wymiaru, we change our behavior in different ways. Zmieniamy nasze zachowanie w różny sposób. And this is something that can be found in every religion. I to jest coś, co możemy znaleźć w każdej religii. But the Vedic tradition is different because the amount of ritualization is so huge. Ale wedyjska religia jest troszkę inna, ponieważ ilość rytuału jest bardzo duża. Not only what we do, but also how we speak, how we move, how we dress. I tutaj ma znaczenie tylko to, co robimy, ale również to, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób się ubieramy. There's so many different things. Jest tak wiele różnych rzeczy. And somebody might say that, well, that sounds very unnatural. Ktoś mógłby powiedzieć, że brzmi to bardzo nienaturalnie. Wouldn't it be better just to go in front of God and say, hey? Czy nie byłoby wygodniej, łatwiej podejść do Boga i powiedzieć mu po prostu cześć? Cześć, I have a problem. Cześć, mam problem, powiedz mi co zrobić. And for some people that works. I dla niektórych ludzi to działa. But most people seem to need something to kind of show themselves that now they are getting out of their ordinary life and doing something special. Ale dla niektórych, w większości ludzi potrzebny jest taki specjalny rodzaj zachowania, który będzie oznaczał dla nich, że teraz robią coś niezwykłego, coś innego niż zwykłe życie.
the Vedic tradition speaks about three kinds of devotees of the Lord. I wedyjska tradycja mówi o trzech rodzajach wielbicieli Pana. The best type of devotee is called the Uttama Bhava. Największy, najlepszy wielbiciel Pana nazywany jest Uttama. That person can see God everywhere. Ta osoba może widzieć Pana wszędzie. Such a person can see God in this wall. Taka osoba może widzieć Boga w ścianie. In the camera. W kamerze. Such a person is in complete religious ecstasy all the time. Taka osoba jest cały czas w pewnego rodzaju religijnej ekstazie i znajduje się w niej cały czas. And of course we have examples of that in the Vedic tradition, but in other traditions as well. Oczywiście mamy przykłady tego w wedyjskiej tradycji, jak również w innych tradycjach religijnych. These are called the great mystics. Te osoby nazywamy wielkimi świętymi, mistykami albo świętymi. The next group is called the Madhyama or middle group. Kolejna grupa to jest taka grupa, która nazywa się Madhyama, czyli grupa środkowa. They are persons who see God in every person. To jest taka osoba, która taki rodzaj osób, które widzą Boga w każdej osobie. They are seeing it. Here is Krishna Kirtan. To oni widzą, o tutaj jest Krishna Kirtan. But God is also in him. Ale Bóg znajduje się również w nim. In the Vedic tradition we speak about the Atma or self and the Paramatma. W wedyjskiej tradycji mówimy o Atmie, czyli o jaźni, i o Paramatmie, czyli o jaźni najwyższej. So this Madhyama Bhagavata sees Paramatma in every person. Więc ten Madhyama. Ten Madhyama, czyli ten środkowy wielbiciel widzi duszę i widzi duszę najwyższą. So the Madhyama doesn't think that this is my friend, this is my enemy, this is a good person, this is bad. Więc taka osoba nie widzi tego, nie postrzega w ten sposób, że to jest mój przyjaciel, to jest mój wróg. So then there's the third group. Jest również trzecia grupa. And I am part of that third group. Ja jestem częścią tej trzeciej grupy. I cannot see God everywhere. Ja nie widzę Boga wszędzie. I like some things, I don't like other things. I lubię pewne rzeczy, innych rzeczy nie lubię. And unfortunately, I also don't see God in every person. I nieszczęśliwie tak się składa, że również nie widzę Boga w każdej osobie. In some people, I see God very clearly, like in the saints. W niektórych osobach widzę Boga wyraźnie, jak na przykład w niektórych świętych. And in some, I see God strongly. A w niektórych widzę go ciężko. Like in this Krishna Kirtan. Jak na przykład w Krishna Kirtanie. But in some people it's more difficult for me to see God. Ale w niektórych innych osobach jest trudno mi widzieć Boga. So the scriptures recommend then for these kind of persons like me that are called kanishthas. Więc Pisma Święte dla takich osób, które opisałem, czyli takich jak ja, czyli kanisztów, czyli początkujących. To approach God in a specific form or Shrimurti. Pisma zalecają wielbienie Boga w pewnej określonej formie i nazywa się to Shrimurti. That even though God is present everywhere, nawet jeżeli Bóg jest obecny i obecny wszędzie, for a beginner like me, it's easier to relate to God if I localize God in a particular form. Dla takiego początkującego jak ja łatwiej jest mieć kontakt z Bogiem, jeśli ja postrzegam go jako umiejscowionego w jakiejś konkretnej formie, w konkretnym miejscu. And this is called Shrimurti or Shri Vigraha. I ta metoda, ta forma nazywa się Shrimurti albo Shri Vigraha. And then approaching this form of the God is done in a ritualized way. I dostęp do Boga w tej formie jest właśnie dostępny poprzez zrytualizowany sposób. To create a particular feeling in me. On tworzy pewne określone uczucia we mnie. So these kind of rules and regulations for worshiping God in a Shrimurti, they are explained in the Tantra Shastra. I te dokładne procedury opisujące rytuały i zasady z tym związane opisuje taka część pism, która nazywa się Tantra Shastra. Of course today when people hear the word Tantra, they think of something else. Oczywiście w dzisiejszych czasach, jeśli ludzie słyszą słowo Tantra, mają coś kompletnie innego na myśli. But actually Tantra
just means a process of worship. Ale tak naprawdę w tantra oznacza po prostu sposób wielbienia. A process of worship that includes mantras. To jest taki sposób czczenia, który zawiera w sobie mantry. Mudras, different kind of hand movements. Mudry, czyli pewien określony sposób ruchu rąk. Niasa. Calling down the Lord on different parts of the body. Czyli takie wzywanie Pana poprzez dotykanie różnej części ciała. It means that this Christian cross doing is some kind of this thing. Yes. Co to znaczy, że jeżeli chrześcijanie na przykład się żegnają, czy to jest tego typu, właśnie coś tego typu, tak, to jest coś takiego. And then there are different kind of tantras for different divinities. I są różne rodzaje tantry związane z różnymi bóstwami, czy aspektami boskości. In this Vaishnava tradition, the Gaudiya Vaishnava tradition, we are focusing on the divine pair of Radha and Krishna. W tradycji Gaudiya koncentrujemy się na najwyższej parze nazwanej Radha i Krishna. And this is typical for the tantras, that God is not man, God is not woman, God is both. I to jest typowe dla tantry, że Bóg, czy najwyższy, nie jest mężczyzną, nie jest kobietą, ale jest pełną kombinacją tych dwóch elementów. But in a kind of divine way. Ale w pewien boski sposób. So it's not that God is an ordinary man and an ordinary woman, but rather the masculine and feminine energy in its pure form. Badle, to nie oznacza, że Bóg jest mężczyzną czy kobietą, ale jest pewnego rodzaju męską i żeńską energią. But in Gaudiya Vaishnavism, when we see say that God is a masculine and a feminine energy, we think that this energy is also a person. Ale w Gaudiya Vishnuickiej tradycji uważamy, że oprócz tego, że ten wymiar boskiej energii, która jest jednocześnie męska i żeńska, jest również osobą. And that's important because that means that rituals is not only about creating a way for me to feel God. Ale to oznacza, że ten rytuał nie jest tylko po to, żebym sprawić, żebym ja się dobrze czuł. It's also a way for a simple person like me to please God. Ale także po to, żebym taka prosta osoba jak ja mógł zadowolić najwyższego. It's like if a child is learning mathematics. Dla przykładu, jeżeli dziecko uczy się matematyki. If the child is able to recite the multiplication tables. Jeżeli dziecko uczy się tabliczki mnożenia. Like third table, 3, 6, 9, 12, 15, like this. Jeśli uczy się jakichś elementów matematyki, then it's the teacher or the parent would be very happy to hear this. I wtedy nauczyciel, słysząc to, jest bardzo zadowolony ze swojego ucznia, ze swojego dziecka. Even though this is kind of very, very basic and kind of silly even. I to jest coś, co jest bardzo podstawowe, a nawet może głupie czasami. You can check it on your phone. Możesz to sprawdzić na swoim telefonie. But in order to be able to later on learn so many other things in mathematics, you need to learn the basics as well. Ale to jest tak, że żeby nauczyć się czegoś, co jest bardziej zaawansowane w matematyce, najpierw musisz się nauczyć tych podstaw. So we believe that God sees that we small ants. We are like a baby moving like this. Więc można powiedzieć, że Bóg postrzega nas jako te małe mrówki, które próbują chodzić. And because we are doing it for God, for him and her. I jeżeli robimy to dla niego, czy dla niej i dla nich. Radha and Krishna finds it very pleasing. Wtedy Radha i Krishna odbierają to jako bardzo zadowalające, bardzo przyjemne. Like this baby is starting to walk. Tak jak podobnie jak dziecko zaczyna chodzić. So when doing this murti seva, we begin by purification. Kiedy rozpoczynamy tą sewę, murti sewę, rozpoczynamy to z pełnym procesem oczyszczenia. There are five kind of parts of murti seva. I składa się to, jest pięć części, na które składają się na murti seva, czyli na wielbienie murti. First is purification. Pierwsze to jest oczyszczenie. And purification means both external and internal. To oznacza oczyszczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
External means taking bath, putting on clean clothes. Zewnętrzne oznacza wykąpanie się, ubranie czystej odzieży. Clothes that are different from the ones that we will wear ordinarily. I jest to innego rodzaju odzież, którą nosimy na co dzień. When I go to work, I put on a suit, a tie. When I do religious rituals, I dress like this. Kiedy idę do pracy, ubieram garnitur, krawat, koszula. Kiedy wykonuję swoje rytuały religijne, ubieram się w ten sposób. But internal purification as well, by thinking good thoughts, reciting mantras, turning inwards. A wewnętrzne oczyszczenie odbywa się poprzez pozytywne myślenie, recytowanie mantr i powtarzanie świętych tekstów. Then the second part is asking God to please come and be present. Druga część to jest poproszenie Boga o to, aby przyszedł i był obecny. This is also done in a ritualized way. To odbywa się również w pewien zrytualizowany sposób. We could say just, hey God, please come here. Możemy powiedzieć, hej Bóg, przyjdź tutaj. And the great saints, they sometimes do that. I wiemy, że wielcy święci czasami robią to w ten sposób. But for beginners, we're doing it in a formal way. Ale dla początkujących zalecane jest, żeby to robić w taki bardziej formalny sposób. Like approaching a king or a great person. Tak jak zapraszamy króla albo jakąś wielką osobistość. So we may be showing different mudras, hand gestures. Może pokazujemy jakieś pewne gesty wykonywane przy pomocy dłoni. And instead of saying chodź, chodź. Zamiast powiedzieć chodź, chodź. We say swagatam in Sanskrit. Mówimy swagatam w sanskrycie. So that's the second part. To jest invocation. To jest druga część zaproszenia. Then the third part is approaching God with gifts. Kolejna część to jest poproszenie Boga poprzez dary. This kind of ritual of Murti Seva or Puja is very very similar to greeting a guest. To jest podobne do tego, w jaki sposób przyjmujemy czy witamy gości. First we are welcoming, like I just said. Najpierw zapraszamy ich, tak jak opisałem to przed chwilą. And then again in a ritualized way we wash the feet of God. A później w zrytualizowany sposób myjemy stopy Boga. Either completely symbolically or then in a kind of ritualized way. Albo w symbolicznie, albo w taki specjalnie zrytualizowany sposób. We give him pleasant things. Dajemy mu pewne rzeczy, które są dla niego przyjemne. Incense, kadzidła, a candle, świeczki, flowers, kwiaty, fruits, owoce, water, wodę. And then when all of this is finished. Kiedy to wszystko jest skończone? And this depending on the what kind of puja one is doing, it may take between 5 minutes to 2 hours. To zależy od tego, jakiego rodzaju jest to puja, czy wielbienie robione, może to zająć od 5 minut do 2 godzin. But it means that these fruits, flowers, candles, they symbolize also something, or this is just what is available in near you in the moment. Czy te owoce, kwiaty, kadzidła, czy one również mają jakieś symboliczne znaczenie, czy to zależy po prostu od tego, co w danej chwili jest dostępne dla ciebie w twoim miejscu? Well, they all of these things have symbolic meanings. Wszystkie te rzeczy mają pewne symboliczne znaczenie. One way of understanding these different things that we are offering is that they are corresponding to the elements. Podstawowe znaczenie jest takie, że te wszystkie rzeczy są połączone z podstawowymi fizycznymi elementami. The flower and the incense, for example, they symbolize the element of earth. Kwiat i kadzidło symbolizuje element ziemi. The water symbolizes which element? I don't know. Water. Woda symbolizuje wodę. The fire symbolizes fire. Ogień symbolizuje ogień. And then when we are using a fan to fan the Lord. Kiedy używamy wachlarza, on symbolizuje powietrze. And we are blowing in a conch to make a sound. Sound is a quality of space, so that symbolizes I space. Kiedy dmiemy w kąchę, wydajemy dźwięk, to symbolizuje przestrzeń.
So one way of understanding these things is that they symbolize the To elements. jest jeden sposób rozumienia tych rzeczy i one, że one symbolizują elementy natury czy przyrody. So in a sense we're offering the whole world to I God. w tym sensie ofiarowujemy cały świat Bogu. And the final offering I ostatnia ofiara is called pranama. nazywa się to pranama. Pranama can be done like this. Pranama może być robiona w ten sposób. But in rituals usually pranama is done by bowing down completely on the Ale w ground. czasie takiego rytuału najczęściej jest to wykonywane poprzez pełny pokłon. And what do you think that symbolizes? Bodanting. Yes. I co myślisz, co to symbolizuje? I think it symbolizes that I surrender myself. Exactly. I ja myślę, że to symbolizuje, że ja na końcu podporządkowuję się jakby. And that of course is a much bigger offering to the Lord than offering the whole world. I to tak naprawdę jest znacznie większa ofiara niż ofiarowanie Bogu całego świata. And that's why that is the final offering. Dlatego jest to ostatnie ofiarowanie. And then the fourth part of the puja or ritual Czwarta część tego rytuału. is to take leave of the Lord. Leave. To thank him for having come and now please Aha, be gone. to jest taka prośba o odejście, że poproszenie pana czy bóstwa o to, że może opuścić to miejsce. So that again is done in a ritualized way, not just hey, but in a ritualized To way. odbywa się również w pewien zrytualizowany sposób, nie że po prostu mówimy cześć, no to hej i idź sobie. And then there's one part left. I jest jeszcze jedna część, którą zostawiliśmy. The fifth part. Piąta część. Do you know what that is? No idea. Nie mam pojęcia, co to może być. At that top point, all the things that we have given to the Lord. Ponieważ te wszystkie rzeczy, które daliśmy, ofiarowaliśmy Panu, The flower, the kwiaty, fruits, owoce, maybe może sweets. coś, może jakieś słodycze, They have been given to the Lord. one są ofiarowane Panu. And usually he partakes of them by looking at them. I on jakby przyjmuje je poprzez to, że patrzy na nie. It is said in the Shastras or the Holy Scriptures Jest powiedziane w świętych pismach Indii czy w siastrach. that God's senses are complete, are perfect. Jest powiedziane, że zmysły Boga są doskonałe. So he can taste by hearing. Także on może, jest napisane, że on może smakować poprzez słuchanie. He can feel by smelling, On może czuć przez wąchanie or so on. So all the i senses tak dalej. I are tak dalej. interchangeable. Te wszystkie zmysły są jakby mają wymienne funkcje. So when we in the ritual offer him some flower fruits, Więc kiedy w czasie tego rytuału ofiarujemy jakieś kwiaty, owoce, very seldom we see that the Śrimurti will actually więc tak eat it. naprawdę w rzeczywistości zdajemy sobie sprawę, że Śrimurti spożywa te owoce. So it looks like the apple we had in the beginning is exactly the same apple afterwards. Więc może się wydawać, że jabłko, które mieliśmy na początku przed ofiarą, po ofiarze jest tym samym jabłkiem. But the experience of the devotees through the ages is that it's not the same. Ale doświadczenie wielbicieli czy czcicieli poprzez wieki jest takie, że nie jest nie jest to jabłko nie jest tym samym jabłkiem. Because the jabłko has been given to the Lord and it has been touched by his power. Ponieważ to jabłko było ofiarowane Panu i było dotknięte poprzez Jego moc. In Hinduism, the idea is that holiness is contagious. Contagious, word contagious means. It means like a disease. A, że jest powiedziane w hinduizmie, jest zrozumienie takie, że świętość jest zaraźliwa. So if Krishna Kirtan here, if you would have like leprosy. Także jak Krishna Kirtan, czyli ja, bym miał na przykład jakąś chorobę Then maybe I wouldn't like to touch you. i on i Brigu nie lubiłby mnie dotykać. But the idea in Vedic culture is that similarly holiness and sanctity, they are also contagious. A w Wedach, w indyjskiej tradycji jest zrozumienie takie, że ta świętość jest również zaraźliwa. So the apple that has been given to God,
has been touched by God's holiness. Zatem jabłko, które było ofiarowane Bogu, zostało dotknięte poprzez Jego świętość. So it's not an ordinary jabłko anymore. Więc to nie jest zwykłe jabłko. It has been spiritualized. Ono zostało uduchowione. And the last part of the ritual is to then receive all these things that have been given to the Lord as counter gifts. They are given back to us. Więc na końcu ten piąty element to jest to, że te rzeczy, które pozostają po tym rytuale, są pewnymi darami, które są nam dane. This is called when, for example, this fruit is given back to us, it is called prasada. Kiedy to jabłko jest nam zwracane, nazywa się ono wtedy technicznie prasadam. Which means grace or mercy. Co oznacza łaskę. And we then partake of that, we get that, and we will eat that. Więc my wtedy stajemy się częścią tego rytuału, możemy spożyć to jabłko, zjeść je i czuć tą boską energię w nas. Maybe you have seen Hare Krishnas giving out food. Może widzieliście gdzieś jakiś ludzi z Hare Krishna, którzy rozdają pożywienie? And this is the idea behind that. Jest właśnie idea, która się za tym kryje. It's food that has been offered to the Lord and then been spiritualized. To jest właśnie pożywienie, które zostało ofiarowane Panu i stało się uduchowione poprzez ten rytuał. So by eating such food. Poprzez jedzenie takiego pożywienia ktoś może stać się. One can become touched by this divine energy. Może stać się poruszony czy dotknięty poprzez tą boską energię. But this is the more or less the same like in the Christian we have mass and we have the Holy Communion or exactly. Things like that. Czy coś to jest coś pokrewnego czy podobnego do tego, co mamy na przykład komunię w kościele, że spożywamy ciało i krew Chrystusa. And this is in the Catholic communion, this is shown in a very graphic way. It's a very holy and almost like awful moment when the communion is tak, given. I na przykład w katolickiej tradycji jest to taki bardzo święty, graficznie niezwykle przedstawiany, ważny moment, kiedy ta ofiara jest spełniana. In this tradition it is a little bit different. A w naszej tradycji jest to odbywa się troszkę w inny sposób. But the idea is very similar. Ale idea jest ta sama. And this is an important point that many things in rituals, in religions, even though they look very different. I to jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ wiele rzeczy, które spotykamy w różnych tradycjach religijnych, nawet jeżeli one są różne, różnią się między sobą. Oftentimes the idea is similar. Zazwyczaj za tym kryje się pewien ideał czy pewna myśl, która jest bardzo zbliżona do siebie. Because in the Vaishnava tradition we believe that Radha and Krishna are the ultimate personalities of Godhead. Ponieważ w wiszuńskiej tradycji uważamy, że Radha i Krishna są najwyższym wymiarem, najwyższym celem boskości, czy najwyższym wymiarem boskiego wymiaru, boskości. But they will take different forms. Ale przyjmują różne formy. For different kinds of people. Dla różnych, objawiają się w różny sposób różnym rodzajom ludzi. So if we go into, we have a great saint in our tradition called Bhaktivinoda Thakur. Mam takiego wielkiego świętego w naszej tradycji, który nazywał się Bhaktivinoda Thakur. And he writes in one of his poems that. I w jednym ze swoich pieśni napisał. If I go into a church or a mosque. Jeśli udam się do kościoła albo do meczetu. I may not understand everything that is going on. Ja może nie zrozumiem wszystkiego, co tam się dzieje. But I think. Ale pomyślę, wow, ale niezwykłe, ci ludzie wielbią Ciebie, Panie, mój Panie, w jakiś inny sposób. But if they are doing it with a pure heart, ale jeśli robią to z czystym sercem, definitely it will be pleasing to you, to God. Z pewnością będzie to, jest to zadowalające dla Ciebie, mój Panie. So for this reason also we see that rituals in different traditions, they often look similar. Także możemy zobaczyć, że wiele rytuałów w różnych tradycjach one wyglądają podobnie. And even if they don't look the same, the idea often is the same. Ale nawet jeżeli nie wyglądają tak samo, to idea za nimi, która za nimi idzie, jest ta sama. Okay, thank you for your kind explanation for this interesting topic.
Thank you. Więc dziękuję bardzo za tą interesującą rozmowę. Moim gościem był Bhrigu Patty, znany również jako Mans Bro. To była rozmowa z cyklu nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych rozmów. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.